Witam Was, Szczęść Boże. Dzisiaj filmik pod tytułem Czy jesteś szaleńcem, czy myślisz po Bożemu? Bóg lubi Bożych szaleńców. Dzisiaj taka refleksja na tym właśnie, czy jesteśmy szaleni, jaki jest nasz sposób myślenia i czy jest w nas może Boży szaleniec. Zacznijmy tą refleksję od Pisma Świętego. Wybrałam trzy cytaty o Jezusie, o Maryi i o Piotrze. I pierwszy fragment to zwiastowanie Maryi. I to też tylko niektóre wersety. 30. Lecz, i to jest dokładnie Ewangelia Łukasza, rozdział pierwszy. Wersety 30, 31, 37 i 38. Lecz anioł rzekł do niej, nie bój się Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Dla Boga nie ma bowiem nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja, oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Więc tu, można powiedzieć, to szaleństwo Maryi polega na tym, że powiedziała tak, żeby być matką Boga, żeby to Duch Święty spowodował, że ona będzie właśnie w ciąży z Synem Bożym. Powiedziała tak, choć w ich kulturze wczesnej epoki wiedziała, że za, można powiedzieć, ciążę poza małżeńską to grozi jej ukamieniowanie i że Józef, który mógłby się dowiedzieć zawczasu, że to nie jest jego dziecko, to mógłby właśnie pozwolić na to, żeby została Maryja ukamieniowana. I stąd później też, można powiedzieć, wizyta anioła u Józefa, żeby przestrzec przed jakimkolwiek krokiem przeciwko Maryi i dziecku, czyli Jezusowi. Drugi fragment to fragment, gdy Jezus mówi o swojej śmierci. Jest to Ewangelia Mateusza, rozdział 16, wersety 21-23. Pierwsza zapowiedź męki i zmartwychwstania. Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów i uczonych w piśmie, że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął go na bok i począł robić mu wyrzuty. Panie, niech Cię Bóg broni. Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie. Lecz on odwrócił się i rzekł do Piotra. Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Tu powtórzę jeszcze słowa Jezusa. Zejdź mi z oczu, szatanie. Jesteś mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki. Więc w tym fragmencie widzimy, że Jezus ostro atakuje Piotra, mówiąc o nim nie tyle Piotrze, źle myślisz, tylko mówi w tym momencie szatanie, czyli wręcz ludzkie myślenie Piotra Jezus nazywa szatańskim. A tu bym chciała jeszcze zrobić taką dygresję i też zachęcam do tego, że można się uciekać też do patrzenia na wersję oryginalną. I na przykład jest taka wersja dostępna na stronie oblubienica.eu. I tu Wam przeczytam, jakie tu jest tłumaczenie. Przekład dosłowny i przekład literacki, potem słowo po słowie. Przekład dosłowny tego wersetu. On jednak
Obrócił się i powiedział Piotrowi: odejdź ode mnie, szatanie, jesteś mi zgorszeniem, gdyż nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Czyli tu jest to, co nas najbardziej teraz interesuje, ten fragment przetłumaczony jako odejdź ode mnie, szatanie. W przekładzie literackim on jednak obrócił się i powiedział Piotrowi: zejdź mi z drogi, szatanie. Jesteś mi zgorszeniem, gdyż nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie. Jeśli patrzeć na słowa pojedyncze, jest to tak przetłumaczone. On zaś, obróciwszy się, powiedział Piotrowi: odchodź, idź za mnie, szatanie. Zgorszeniem jesteś, gdyż nie myślisz, rozumiesz o tym, co Boga, ale to, co ludzi. Więc tu jest w ogóle jeszcze inne tłumaczenie tego, że idź za mnie, szatanie. Tu można z kolei jeszcze myśleć o czymś trochę innym. Jakby Jezus mówił, że jeżeli ktoś myśli po ludzku, a raczej w tym momencie bardziej myśli pod wpływem szatana, to wybiera jakby to pierwsze miejsce. A Boże myślenie, Boże, nie wiem, spełnienie tego, co Bóg chce, no to jest jakby na drugim miejscu, a Jezus mówi, że najpierw ma być, na pierwszym miejscu ma być Boże myślenie, a dopiero na drugim miejscu ludzkie czy jakiekolwiek inne, ale na pierwszym miejscu, że to ma być właśnie to myślenie Boże. Myślenie w taki sposób, żeby właśnie ta wola Boża została spełniona. Więc tu Pan Jezus mocno wskazuje na to, że najważniejsze jest myśleć na sposób Boży, nie na ludzki, bo wtedy możemy ulec pokusie i właśnie myśleć po sposobie szatana, czego oczywiście nikt nie chce. I biorąc pod uwagę to, co Piotr tu w tym fragmencie mówił do Jezusa, i potem jeszcze jak pomyślimy o tym, że męka jak się działa, no to Piotr był tym, który się zaparł i wyparł Jezusa i zdradził go, tak jak też inni uczniowie podczas Jezusa męki opuścili go, to można powiedzieć, oni zaprezentowali wtedy ludzkie myślenie, bo jakby było to ich myślenie Boże, no to oni by nie uciekli, tylko by trwali przy Jezusie, bo to by wtedy było dla nich najważniejsze, bo by w tym naśladowali po prostu Jezusa. Naśladowali też Maryję i też Jana, ale jednak tego nie zrobili, gdyż można powiedzieć, to ludzkie myślenie, czy może i nawet szatańskie myślenie w nich wygrało wraz ze strachem, lękiem i wszelką obawą o ich życie, bo to ich myślenie, można powiedzieć, też doprowadziło do tego, że oni zdecydowali, że to, co się dzieje, to jest coś nienormalnego, z czym nie chcą mieć nic wspólnego, że jakby mieli oni też ponieść śmierć, to oni tego zupełnie nie chcą. Czyli zdecydowali, że no nie naśladują Jezusa, nie idą za Nim na śmierć, jeśli by to groziło śmiercią, jeśli by zostali też pojmani. Więc tu jest właśnie ten kontrast między Bożym i ludzkim myśleniem i tym, jak człowiek postępuje, czy sposób ludzki, który się wydaje racjonalny,
normalny, czy też sposób Boży, który z boku można ocenić jako właśnie szalony, tak jak szaleństwem miłości była właśnie śmierć Jezusa, śmierć krzyżowa. I teraz przejdźmy do tego fragmentu co do Piotra. Jest to Ewangelia Jana, rozdział 21, wersety 18-19. Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, to mówi Jezus, gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opaszy i poprowadzi, dokąd nie chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy to, rzekł do Niego, pójdź za mną. Tu możemy sobie wrócić do całego kontekstu, kiedy to Jezus właśnie pytał świętego Piotra, czy mnie miłujesz? I to było to potrójne zapytanie Jezusa o to. I widzicie od razu po tym, jak Piotr zapewnił, że tak jest, i można powiedzieć między wierszami jakby tą zdradę odwołał, czy zadośćuczynił poprzez te słowa. Jezus mu zapowiedział śmierć. I śmierć jest tu określona jako uwielbienie Boga poprzez tą śmierć. Więc tu można powiedzieć, Piotr zrobił właśnie ten przeskok ze swojego ludzkiego myślenia, czy wręcz szatańskiego, jak to określił Jezus, aż do myślenia w sposób Boży i do tego, że śmierć to jest uwielbienie Boga jako właśnie męczennika, jako naśladowcę Jezusa. Więc tu już są te, można powiedzieć, najbardziej takie ekstremalne przypadki, jak myśleć w sposób Boży i jakie to myślenie Boże może być nawet w stosunku do swojego życia i do tego, żeby zgodzić się na śmierć, bo Bóg inaczej zupełnie patrzy na śmierć, jako właśnie na to, że to jest męczennik, który ginie na Bożą chwałę i potem jest wywyższony i uznany świętym w niebie. Ale zachęcam was po prostu do tego, żeby szukać tego, jak Pan Bóg myśli, i nie patrzeć się na to, co ludzie o tym myślą, jeżeli my będziemy, można powiedzieć, się zachowywać nie w taki sposób, jaki by ludzie oczekiwali, jaki jest ogólnie dobrze odbierany, że jest się tak zwanym politycznie poprawnym i w tym momencie nijakim, więc no te myślenie też Boże i te słowa, co Jezus tu mówił, co cytowałam, no to no pokazuje już taki no maksymalny radykalizm w chodzeniu za Bogiem, za Jego wolą, za tym, żeby wypełnić Jego słowo, cokolwiek Pan Bóg będzie oczekiwał, aż do właśnie do śmierci, aż do tego naszego, można powiedzieć, no największego poświęcenia, jakie możemy Panu Bogu okazać i właśnie Jego uwielbić. Ale myślę, że każdego dnia też pełnienie woli Bożej może być bardzo trudne, aczkolwiek
Myślę, że ten, kto pełni wolę Bożą, czuje się szczęśliwy i spełniony i ma, można powiedzieć, spokojne i czyste sumienie, że robi właśnie to, co się Bogu podoba. I myślę, że najważniejsze w tym wszystkim sobie pomyśleć tak, że nieważne jak to wygląda, ale Pan Bóg mi powiedział, żebym to zrobił, zrobiła, więc to robię i najbardziej się cieszę z tego, że zrobiłem to, co Pan Bóg ode mnie chciał i że On jest ze mnie zadowolony, czy wręcz szczęśliwy z tego, co zrobiłem, zrobiłam właśnie dla Niego, z miłości do Niego. Więc życzę Wam tego, żebyście byli Bożymi szaleńcami, żebyście myśleli po Bożemu i dzięki temu byli coraz bardziej szczęśliwi, coraz bardziej żyli w Bożej obfitości. Czego Wam i sobie życzę. Pozdrawiam Was serdecznie. Z Panem Bogiem. Amen.